Choć w sferze komunikacji widać w ostatnich latach w Wałbrzychu spory postęp, Sojusz Lewicy Demokratycznej ma wiele pomysłów, jak jeszcze bardziej usprawnić ten obszar funkcjonowania miasta. Kontynuując swoją kampanię wyborczą, SLD tym razem prezentuje rozwiązania w sferze komunikacji. Jednym z pomysłów jest rezygnacja z opłat za przejazdy miejskimi autobusami. Zdaniem kandydata na prezydenta Wałbrzycha, Szymona Heretyka z SLD, autobusy miałyby być bezpłatne. Mieszkańcy Wałbrzycha powinni korzystać z tej komunikacji nieodpłatnie, ponieważ i tak już ze swoich podatków tą komunikację sponsorują. Dochody ze sprzedaży biletów, jak wynika z interpelacji, którą złożyliśmy, to jest koszt rzędu 12 milionów złotych, ale przyrównując to do budżetu, jaki mieliśmy zapisany do dochodów na rok 2014, czyli ponad 620 milionów złotych, 12 milionów to jest raptem 2% tego budżetu, więc uważamy, że znalezienie tych środków na darmową komunikację miejską nie powinno przysparzać większych problemów. Uważamy, że przyniesie to większe korzyści, ponieważ zmniejszy natężenie ruchu. Choć 2% budżetu faktycznie może wydawać się niewielką liczbą, to jednak należy pamiętać, że finanse miasta są planowane dość ściśle i przesunięcie 12 milionów złotych na komunikację odbiłoby się na innych elementach funkcjonowania miasta. To jednak nie koniec planów. SLD idzie dalej, proponując budowę zaawansowanego systemu sterowania komunikacją w mieście. Ujmując ten inteligentny system transportowy, mamy na myśli kilka względów, kilka aspektów, którymi on by się mógł zająć. Jest to pierwsza sprawa, to jest regulacja sygnałami świetlnymi w mieście. Jak już to kolega Szymon powiedział, że dążymy do tego, aby Wałbrzyszanie przesiadali się do komunikacji miejskiej. Dzięki zintegrowanemu systemowi można nadać priorytety komunikacji miejskiej. To też bez większego problemu odpowiednie detektory wykrywają nadjeżdżający autobus, zmienia się światło na zielone i autobus spokojnie przejeżdża. Kolejna sprawa dotyczy służb ratunkowych, służb bezpieczeństwa, tak jak policja, straż pożarna. W momencie zbliżania się do skrzyżowania może otrzymać tak zwaną zieloną strzałę i spokojnie sobie przejeżdża, bezpiecznie, bez stwarzania zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Taki system ma jeszcze wiele zalet, ale jedną poważną wadę – jest drogi. Podobne rozwiązania wprowadzane w stolicach miast europejskich kosztują nawet kilkaset milionów euro. W Wałbrzychu koszt byłby wprawdzie mniejszy, ale i tak liczony byłby w milionach. I znów nie wiadomo, czy starczyłoby środków w budżecie miasta. Inteligentny system transportowy, który został wprowadzony w Londynie, kosztował niebagatela 300 milionów euro. Ten system zwrócił się w rok czasu. W Sztokholmie podobny system zwrócił się po 4 latach. Także pomimo tego, że to jest bardzo droga inwestycja, jej zwrot jest bardzo szybki. SLD domaga się także zdecydowanych kroków w kierunku budowy przystanku dla autobusów międzymiastowych, którego brakuje od czasu upadłości wałbrzyskiego PKS-u. Dla mnie osobiście to jest wstyd, że moje miasto nie ma przystanku pojazdów dalekobieżnych. Przypomnę Państwu, że w 2012 roku, jak okazało się, że firma Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Wałbrzychu ma zbankrutować, powiat wałbrzyski, zarząd i radni wystosowali pismo do prezydenta miasta w Wałbrzychu o to, aby na bazie taboru i sprzętu MPK oraz bardzo doświadczonych kierowców zrobić transport w Wałbrzychu miejski oraz transport międzymiastowy. Jednak przypuszczam, że do dnia dzisiejszego odpowiedź nie przyszła na to pismo. Myślę, że to był bardzo ciekawy pomysł i bardzo dobry to byłby kierunek. Dzisiaj zapewne istniałoby MPK i Wałbrzyszanie, my wszyscy mielibyśmy dworzec PKS-u, jak i przedsiębiorstwo PKS-u na bazie majątku, który został sprzedany. Przypomnijmy, że władze Wałbrzycha planują tworzenie przystanku dla autobusów wraz z punktem przesiadkowym PKP przy ulicy Lubelskiej. Komunikacja międzymiastowa jest obecnie powoli rozwijana na bazie komunikacji miejskiej i przedłużonych linii autobusowych do gmin w ramach aglomeracji wałbrzyskiej. Na koniec Szymon Heretyk odniósł się do pomysłu władz miasta odnośnie wyburzenia dawnego dworca Szczawienko i wybudowania w tym miejscu punktu przesiadkowego Park and Drive. Heretyk twierdzi, że dworzec należy wyremontować i stworzyć na bazie tego zabytku kolejną atrakcję turystyczną miasta.